Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. I minęła już 9:15, jest poniedziałek, 18 dzień marca, czas na temat dla reportera, gospodarz programu Jarek Adamek. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Jest Jarek i mam nadzieję, że za moment będziecie i wy, drodzy słuchacze, macie czas do 9:45. Witam państwa serdecznie po nieobecności, która troszkę trwała, była związana z różnymi sprawami. Natomiast jestem i już czekam na państwa telefony 65 529 5549. Też czekamy na sprawy. I czekamy. Jak państwu weekend minął? Jak państwu weekend minął? Bardzo dobrze u mnie minął weekend. Wyśmienicie państwo. Pracowaliście, tak, czy nie? Trochę pracowaliśmy, trochę się... Ja się szkoliłem akurat. O, kolega szkolony. Zaraz będą tego efekty. Mamy telefon. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, ja mam temat taki, że po iluś latach mieszkania i przejściu przez choroby teraz zostaje, jak to się mówi, na lodzie. Próbują nas wyciepnąć, wyrzucić i zaczynają stosować po prostu te metody, jakie były stosowane w wielkich miastach, gdzie czyszczono posesje czy tam kamienice. Mamy warsztat, po prostu jest wykopany, rozwalony, że nie możemy dojechać do warsztatu i po prostu to by był temat na ileś godzin, także ewentualnie kogoś zapraszam do siebie. A gdzie pan mieszka? W Jeżerzycach Kościelnych. Jeżerzyce Kościelne. Tak. I tam jest co, blok? Dom. Dom, prywatny dom. No to jak, kto chce pana wyrzucić z pańskiego domu prywatnego? To nie jest mój. Ja tylko mieszkałem z byłą partnerką. I ona po pewnym czasie, jak ja zachorowałem, bo miałem najpierw cukrzycę, a później zawał serca i jak po prostu padłem i nie mogłem już pracować, to pani najpierw próbowała mnie wyciepnąć stamtąd, ale jakoś jej to nie wyszło z domu, a teraz po prostu pomoc społeczna to w jakiś sposób tam objęła i teraz będą próbowali różnych metod, żeby nam utrudnić życie. Ale co, pan, jaki pan ma tytuł do tego mieszkania? Pan ma umowę najmu? Nie, nie mam umowy najmu, nie mam nic. Po prostu kiedyś z tą partnerką z Najęczowa przyjechaliśmy do pracy tu i w jakimś czasie ona kupiła tam, bo dostała jakieś pieniądze, kupiła ten dom. No i było bardzo dobrze, dopóki nie zachorowałem na cukrzycę i na zawał. Czyli jak było wszystko dobrze, no jakby to było, nie załatwił pan tych spraw po prostu? Po prostu nie załatwiałem, bo liczyłem na to, że to jest tak, jak było z początku, że nikt nie będzie nam rzucał żadnych pod nogi problemów. A teraz jak mam 77 lat, to coraz więcej problemów, w dodatku cały czas morduje mnie cukrzyca. Ojej, bardzo skomplikowana sprawa, no bo właściwie to tak, to, jakiego, no nie ma pan żadnego tytułu prawnego do tego mieszkania.
Nie wiem. Może... No wie pan, kiedyś tego się nie... No ale proszę pana, ileś pieniędzy swoich w ten dom włożyłem. No nie wiem, no to już jest kwestia, że pan nie ma tytułu własności do tego domu, nie ma pan umowy najmu. Chyba chyba pan zaufał jednak niewłaściwie. Tak, można powiedzieć. Trochę panu w życiu nie wyszło, tak to można powiedzieć. Nie wiem, czy jest jakiś sposób, no prawny to nie wyobrażam sobie, jak, ale może ktoś z państwa słuchaczy może coś panu poradzić, no to zapraszamy, niech ktoś zadzwoni i poradzi, ale ja tu słyszę, że to jest taka bardzo smutna historia, natomiast historia, no taka, że jak wszystko było dobrze, to człowiek nie pamiętał o takich właśnie drobiazgach, jak na przykład umowa, która jest zawierana z właścicielem budynku. Co jest rzeczą ważną? No chyba, no ja sobie wierzam, pan ma 77 lat, jest ciężko schorowany, tylko że no właśnie, no coś w życiu nie wyszło, no i dzisiaj są tego owoce, chyba to tak właśnie wygląda. To na ile ważne są, no takie papierki, no wszystko, jak jest wszystko dobrze w życiu, to człowiek czasem nie myśli o takich przyziemnych sprawach, nie, bo jest fajnie. Prawda. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, Radio LK. Tak, słuchamy. Ja już to dzwoniłem w sprawie tej mojej... Moje nazwisko Dąbrowski Kaczkowo. Ja już to w sprawie tej mojej studzinki dzwoniłem do tego i dzwoniłem do pana burmistrza, to mnie straszył, że mi szambo leci. A tam szambo mi wcale nie leci, bo leci ze Zdryny. No ja akurat rozmawiałem z panem burmistrzem na ten temat i powiedział, że pan był właśnie nieprawidłowo podłączony. No a właśnie, że byli, no jak nie, to nieprawidłowo. Ja mam wylotkę wyżej jak wlotkę. Dryna i nie niżej jak wylatuje woda. I teraz jak mi ziemia naleci, no to się zatka i znowu mi nie poleci. Pytanie, jak pan ma szambo podłączone? Jak szambo? Szambo mam ekologiczne, założone 6 metrów, nawet więcej od tego, od tej studzinki. Oho. I nie ma żadnego ujścia tam? Ujście jest, a zrobili, ale jest wyżej ujście, bo jak dryna. Jest wyżej, ale rozumiem, że się musiało przelewać. Ale tak, to by musiała się przelewać, żeby wylatywało to do głównej linii. I do studzienki. No. Do deszczówki. Ze tej studzienki. Więc burmistrz był, to mnie straszył, że mi zbada. A ja znam takich ludzi, że odpuszczają prosto też do rąk. No to dlaczego mnie straszy badanie wody? No bo pan jest jak inni też wypuszczają. Ale jest pan nieprawidłowo podłączony. Dlaczego nie? To proszę przyjechać. Proszę, żeby pani redaktor przyjechał i zobaczymy, czy mam nieprawidłowo. Tak mi powiedział pan burmistrz, że rzeczywiście tam było nieprawidłowe podłączenie, no i pan jakoś tak nie daje się przekonać, żeby się tam prawidłowo podłączyć. Tam jest normalnie kanalizacja we wsi? Tak, jest kanalizacja, nie ma jest tego. Nie ma w Kaczkowie kanalizacji sanitarnej? Nie ma, bo to burmistrz gadał, że to za daleki odcinek jest. Aha. Okej. Okay. No dobrze, no tak mi odpowiedział pan burmistrz, że tam po pierwsze ta studzienka jest na terenie gminy, nie na terenie pana domu, jak pan wcześniej mówił. A właśnie, że jest studzienka, zrobili mi studzienkę to na mojej posesji. No burmistrz mówił, że jest akurat na terenie już gminnym, natomiast no dobra, no do dyskusji sprawa, Kaczkowo, okej. Okay. No z tych wyjaśnień, które miałem od pana burmistrza Malcherka, no tam była klasyczna sytuacja nieprawidłowego podłączenia się i no i to potem tak właśnie się dzieje, że no nie wiem, może zrobić po prostu ten test z zadymianiem, nie wiem, czy gmina zrobiła panu test, czy nie, żeby zobaczyć, gdzie się podziewają te jak to się nazywa, ścieki z pańskiej posesji. Ścieki mam wyłączone przed tym 6 metrów, a może i więcej jest
też, żeby to odpływało tego. I dokąd? Dopóki nie... Dopóki drogi nie zrobili, to mi wszystko odciekało. I wszystko elegancko było. No dobra, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy było elegancko, zobaczymy. No dobra, może trzeba będzie to zobaczyć na własne oczy. Tak przynajmniej wyjaśniał burmistrz, kiedy z nim rozmawiałem na temat tej pozycji, że tam po prostu nie do końca prawidłowo to było podłączone. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, ja tutaj dzwonię z góry, że tutaj jak robią drogę koło cukrowni z silosów, jest dzisiaj zamknięta, bo masę leją i utrudnienia. Zamknięta droga, ale która droga, mówi pan? W górze, przy silosach cukrowni w stronę Włodkowa. Ach tu, to taka informacja, jak rozumiem, dla mieszkańców, dla kierowców. Tak, żeby omijali to miejsce, bo dzisiaj leją masę, no i nie ma przejazdu. Dziękuję panu bardzo za te informacje. Wspominamy oczywiście też w informacjach drogowych, cały czas w górze trwają prace w dwóch miejscach, ale dziękujemy oczywiście, takie informacje są bardzo cenne. Słuchajcie, kładzenie masy w górze... To jest bardzo dobra informacja. Tak. Bo jak wiemy, tam rzeczywiście zazwyczaj państwo dzwonicie, że z tej masy to trochę brakuje. 65 529 5529, mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam taką sprawę. Parę dni temu na antenie Radia LK jakiś pan podał komunikat, że wszyscy renciści, emeryci dostaną trzynastkę w marcu jeszcze przed świętami. I chciałam się dowiedzieć, czy to jest prawda. Nie wiem, co prawda mnie nie było, ale więc nie pamiętam tego komunikatu w żaden sposób, ale no spróbujemy to znaleźć, te informacje, kiedy jest wypłata trzynastek dla emerytów, jak rozumiem, tak? Mm-hmm. No tak. Dobrze, proszę zostać na nasłuchu, jak znajdziemy, to powiemy. Dobrze? Dziękuję. Dobrze. Pozdrawiamy i jest, jak podaje jeden z serwisów, według artykułu 5 ustawy o dodatkach, wynagrodzeniach rocznych w budżetówce, wypłata trzynastki następuje nie później niż do końca marca tego roku. O. Tak podpowiada internet i zapewne pani to usłyszała w wiadomościach z kraju i ze świata, ale wszystkich serwisów nie mam w głowie. Tak, to jakby dokładna data, jeżeli gdzieś się pojawi, ale myślę, że tak jest, jak Ewek mówi, czyli do końca pewnie jakiegoś terminu to musi nastąpić. Jeżeli do końca marca, no to jeszcze parę dni zostało, bo dzisiaj jako żywo 18. Zgadza się. 18 w kalendarzu, a mamy już kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Radio Elka. Tak, słuchamy. Proszę pana, ja mam taką sprawę. Jadąc wczoraj przez ulicę Dominicką w Boszkowie, zauważyliśmy z mężem miejsca parkingowe po prawej stronie. Nie wiem, czy to są miejsca, gdzie będą parkowały skutery, jakieś motocykle. W każdym bądź razie, jak do samochodów, to są miejsca za wąskie. Tam się nie da wyjść po prostu z samochodu, gdzie się jeden przy drugim ustawi, to nie można będzie otworzyć drzwi, że będzie można wyjść. Za wąskie miejsce parkingowe przy Dominickiej. Dokładnie, mówię panu, to są takie kichy tam tylko zrobione, że nie wiem, może maluchy by tam się postawiały i by się zmieściły. A szanowna pani, jakim samochodem dysponuje? No, ja mam tu Peugeota, ja mam Mercedesa, syn ma Insygnie, Opla. To takie są dosyć w miarę szerokie samochody. No teraz ludzie mają różne też. No. Ale no dosłownie ja jako kobieta się za bardzo nie znam, ale wzrokowo patrząc na to, no to widzę, że tam się nie da. Przyjdzie sezon letni, samochód będzie stał jeden przy drugim. Nie wyobrażam sobie, jak tam będzie można wyjeżdżać. Okej, dobrze. No pewnie będzie dosyć ciasno, chociaż no, ja wiem, że mamy takie miejsca także w Lesznie, gdzie są ciasne miejsca parkingowe. No tam jest niemożliwością, po prostu będą obijać się te samochody i albo będą jedni wychodzić, albo drudzy. No nie wyobrażam sobie w ogóle tego. No dobrze, przekażemy to do gminy jako komentarz czy recenzję wyremontowanej niedawno ulicy Dominickiej, bo... No po prostu przemalować te pasy, poszerzyć trochę te gwiazdy, no bo tam jest... No dobra.
Dziękuję. Zgłosimy taki postulat do gminy, zobaczymy, no proszę, czy się zastosują. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, do widzenia. Czy już państwo korzystacie z ulicy Dominickiej, czy tam sobie Sezon się zbliża. Ja mam tutaj informację w sprawie tych trzynastek. Pierwsze trzynastki trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed świętami wielkanocnymi, poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik ZUS, pan Paweł Grzebiowski. Także przed świętami, a święta są pierwszego. Tak? Tak. No właśnie. Czyli do końca marca rzeczywiście. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Jarku. Tak sobie myślę, że ten asfalt wylewany w górze to taki cud przedwyborczy. A tak druga sprawa, to przypuszczam, że już żadnej kobiety pani nie zapyta, jaki pani ma samochód. Czemu? No bo pani skończyła wymieniać na Oplu, a... Oj tam. Ja myślałem, że pani powie, że ma takiego, wie pan, Rama takiego, na przykład te wielkie takie pick-upy. No to chyba chłopak pytać, bo jak kobiety pytać, to wymieniać wszystkie modele i wszystkie kolory pewnie poda. Ale nie odpowiedziała pani, że jaki pan pani samochód, czerwony, zielony, niebieski. Ale markę powiedziała. Dobrze, dziękuję bardzo. Musimy zrobić krótką przerwę, także do usłyszenia za chwileczkę. Druga część tematu dla reportera przed nami i już teraz mamy kolejny telefon, zatem odbieramy i dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, stoję tej trzynastki. Aha. To do końca kwietnia, a rewaloryzacja rent i emerytur do końca marca. No okej, ja tylko mówię, co znalazłem w tej informacji z... Ktoś błędnie podał. Chociaż, bo to jest portal Forsal.pl, cytując dokładnie pana rzecznika, pierwsze trzynastki trafią do emerytur i rencistów. Na końcu marca. Czyli pierwsze, ale pierwsze. Być może pierwsze trzy na przykład. A pozostałe... Nie, pierwsza to tylko ta, co jest na pierwszego. Aha, myślałem, że może pierwsze, w sensie pierwsze, bo jest, nie wiem, 500 tysięcy trzynastek do wypłacenia i pierwsze trzy na przykład przed świętami, a pozostałe 497 tysięcy później. Okej, dziękuję panu bardzo za to wyjaśnienie. No i jesteśmy już mądrzejsi. No, jeszcze nie, my nie jesteśmy emeryci, więc nie dotyczy nas to, więc to też tak, że człowiek dopiero teraz się uczy tej całej sytuacji. Więc... Ale to już blisko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty trzynastek. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia, czyli świąteczny poniedziałek. Więc tu mówię, to jest to, co mówi rzecznik, ale jak to dokładnie wygląda, może się jeszcze rozpatrzy. Odbierzemy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Jarku, ja dzwonię ze Starego Bojanowa. Okej. I dzwonię w takiej kwestii. Tu mamy market Dino. Jest jeden parking dla inwalidy. Posiadam kartę parkingową osoby niepełnosprawnej. Mhm. Tylko że na tym parkingu cały czas są wystawiane worki z ziemią, kwiaty. No i niestety podjechać tam się po prostu nie da, jeżeli podjadę, a mam samochód dosyć długi, to po prostu wystaję na tyle daleko, że samochody, które wyjeżdżają z marketu, nie mogą wyjechać i mi trąbią. Próbowałem rozmawiać z panią kierownik, pani kierownik powiedziała, że ona to już monitorowała, bo to nie jest po raz pierwszy, żebym ja o tym mówił. No i powiedziano w szefostwie Dina, że w tym miejscu ta ziemia ma stać, więc ja mam pytanie, po jaką cholerę, za przeproszeniem, jest tam miejsce dla inwalidy, skoro tam i tak nie można zaparkować? Mam takie proste pytanie, nie wiem, może wy z radia, jak zadzwonicie do szefostwa tej instytucji, no to coś z tym zrobią, bo są inne miejsca, gdzie te worki na ziemię czy na kwiaty mogą być postawione, a cały czas są stawiane na miejscu dla inwalidy. No chyba trochę coś jest nie w porządku. No to jeszcze raz pytam, to po co ten parking dla inwalidy? Przecież to jest chore. No absolutnie ma pan rację i tu się z panem zgadzam, jakaś fikcja. No kochane Dino, powiem wam, że pan słuchacz ma chyba rację. Albo usuńcie to, czym zastawiacie, albo po prostu zmieńcie miejsce dla osoby niepełnosprawnej na miejsce obok, bo ja rozumiem, że pewnie te rzeczy są przy samym wejściu, jak to zazwyczaj w marketach bywa.
No ale no nie, no bez sensu, no, na miejscu, które jest oznakowane jako miejsce dla osoby niepełnosprawnej, to stawiać. To fikcja taka. No jest, absolutnie żeby było. Bez sensu. Nie wiem, Centrala Dina jest pewnie, to już jest dzisiaj, jak wiemy, ogromna firma, wywodząca się tak trochę z naszego regionu, bardziej ze wschodnich obrzeży naszego regionu. Ale pewnie dzisiaj to jest korpo, gdzie szefostwo pewnie w jakiejś Warszawie, nie wiem nawet, gdzie jest Centrala Dino, trzeba by sprawdzić. I no tak, jak pani kierownik nic nie może. Bo, to tylko pani kierownik. Bo centrala każe stawiać w tym miejscu, bo tak im wychodzi z badań marketingowych, że jak to stoi na miejscu dla inwalidy, to na pewno wszyscy kupią. Krotoszyn. Inaczej. Jednak Krotoszyn. Tak? Baza cała? Tak. Tak? O, widzisz. A to może zadzwonimy, będzie blisko. Ja powiem, że ja się urodziłem w Krotoszynie, może mi to przetrze szlaki. O, proszę bardzo. O, widzisz. Nie wiem, czy pan Biernacki się w Krotoszynie rodził, ale jak się rodził, to powiem, że to mój ziom. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witam. Nie mamy. Nie ma telefonu. 65 5 29 5 5 29. Pozdrawiamy serdecznie Dino w Starym Bojanowie i panią kierownik. Ale próbowała zawalczyć, próbowała, no jakby nie patrzeć. Ja myślę, że jak pani kierownik da znać do centrali, że tu się w radiu o nich mówiło i to w takim. Halo? Właśnie... Dzień dobry! Dzień dobry, proszę pana, centrala Dino z Krotoszyna na ulicy Ostrowskiej. Dziękuję bardzo, tam, właśnie to już Erik mi powiedział. Ale wielki biurowiec? Ojej, jaki biurowiec, jakie magazyny. Tak? Nie no, biurowca też dużego nie ma, bo dosłownie dwa dni temu tamtędy przejeżdżałem. Nie wiedziałeś. To oznakowane ładnie, ale nie żeby jakiś biurowiec. No dobra, dobra, do Krotoszyna. Ale magazyny rzeczywiście. Do Krotoszyna to jest blisko, może nie będziemy tam zaraz jechać, ale zadzwonimy i powiemy, że no trochę bez sensu. To prawda akurat. To trochę bez sensu, jeżeli w innych marketach się podobne praktyki stosuje, to nie fajnie, a jeżeli się stosuje lepsze praktyki, to warto, szanowne Dino, te praktyki także zastosować, bo faktycznie trochę śmiesznie. Miejsce dla inwalidy, które jest zastawione waszym towarem, dziwnie bardzo. To taki chwyt marketingowy, ale no nie tędy droga, niestety. Taki chwyt poniżej pasa. Delikatnie mówiąc. 65 5 29 5 5 29. Czekamy na telefony. Jeszcze 5 minut naszej audycji. Na pewno znajdzie się jeszcze kilka telefonów, jeśli wybierzecie numer. To jest ważna rzecz. Taki początek tygodnia bardzo, no można powiedzieć, tłoczny u nas i bardzo się też cieszymy z tego powodu, bo lubimy posłuchać, co tam u was. Tak jest. A to będzie fajny tydzień, bo mamy pierwszy dzień wiosny. Już właśnie wspominaliśmy dzisiaj z Anetą o tym, że bardzo się cieszymy, że to pierwszy dzień wiosny. Jakoś tak lepiej się wstaje, kiedy jasno za oknami. A za dwa tygodnie już wiecie co? Śmigus dyngus. O, i zając przyjdzie, kto grzeczniejszy. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Kiedyś dzwonił jeden pan w sprawie przepisów ruchu drogowego, żeby jakiś program w radiu był właśnie o tym. A ja chciałem się podzielić tą sytuacją z ulicy 1 Maja. Jadąc kiedyś ulicą 1 Maja, patrzę, cofa jeden pan takim blaszakiem, dostawczakiem, tak, cofa. Jechała, pani jechała rowerem, ścieżką rowerową i akurat się w tym czasie zatrzymała przed tym blaszakiem. A ja się też zatrzymałem, bo myślałem, że we mnie rownie, nie, a jechałem drugim pasem. No i później spotykam tego gościa i mówię, byś panią przejechał. Mówię, nie zauważył. Ja miałem włączone i mówię, dobrze, że ta pani się zatrzymała. A to widać, że ta pani się zna na światłach awaryjnych, bo ja miałem włączone światło awaryjne, a po drugie to ja nie mam oczu w koło głowy i jak są włączone światła, to mogę sobie cofać i nic nie. To szczęście, że ta pani się nie znalazła trochę wcześniej na wysokości tego samochodu, bo doszło do tragedii, wyrąbnął tą panią. A widać, że to jakieś świeżo upieczone albo świeżo ulepione. No ma jakieś chyba specyficzne podejście do przepisów. Strasznie, strasznie się tłumaczył, że to, mówię, to by, tak by była twoja wina, czy ty miałeś te światła awaryjne, czy nie miałeś włączone, czy coś. To nie, bo jak są światła awaryjne, to... To wszystko wolno. Wszystko wolno, jego pierwszeństwo jest. No widzicie. Nie wiedziałem. Trzeba zobaczyć. Muszę zajrzeć do kodeksu, czy jest taki przepis, że jak są włączone awaryjne, to wszystko... A jaki przepis? Wolno. Jest nawet kierunkowskaz. Jak ktoś włączy, to nie ma prawa zmieniać pasa ruchu, bo dokładnie. To tylko jest kierunkowskaz, a nie światło awaryjne. Światło awaryjne to są tylko
Tak, dla tego, dla spostrzegania, ale nie żadne pierwszeństwo. Światła wejny są, żeby podziękować komuś, kto nas przepuszcza na przykład. No, między innymi. Ale ma pan, no oczywiście, tu żartowałem oczywiście z tym, że jak jest taki przepis, nie ma takiego przepisu i myślę, że pan kierowca, chyba może mu się głupio zrobiło, a człowiekowi się głupio zrobi, to się głupio tłumaczy czasem, nie? Zdarza się i tak. Tak się zdarza, że gdzieś tam próbujemy sobie racjonalizować to i pan sobie chyba próbował dorobić ideologię do swojej nieroztropności. My przestrzegamy państwa, rzeczywiście uważajcie, bo mi się też czasem zdarza, jak wyjeżdżam z miejsca parkingowego na przykład, to no, tam mi się zdarzyło parę razy, że tak tych rowerzystów to tak troszkę gorzej widać. Czasem martwy punkt martwy jest. Martwy punkt, oczywiście, oni czasem szybko jadą, w ogóle tak się, no, mówię, nie wyróżniają, więc uważajcie bardzo. No a na ścieżce, no to już w ogóle, jak jest rowerzysta na ścieżce, to uważajcie na niego bardzo, bo w dodatku nie macie racji. I to mało, że krzywdę zrobicie, to jeszcze was to będzie kosztować. Ostatnie dwie minuty naszej dzisiejszej audycji. 65 529 5529. Kto jeszcze pojawi się na naszej antenie, będziemy bardzo zadowoleni. Ostatnie kilka chwil. Proszę nie zwlekać, bo będzie trzeba czekać do jutra, do 9:15. A to dużo czasu. I taka cisza zapadła teraz. I zapadła taka niezwykła. Oczywiście cisza. W oczekiwaniu. No bo ja jeszcze liczę na to, że ktoś jeszcze zadzwoni. Dzisiaj tak nam ładnie obrodziło telefonami. Państwo może mieli bardzo ciekawy weekend. Cieszymy się. Koleżanka bardzo miała ciekawy weekend. Tak, tak, tak. Ja pokazuję, że masz fajne szelki. A, no tak, tak. Weekend też je miałem. O, proszę. No widzisz. Wiosenny outfit. 65 529 5529. I jeszcze kilka chwil, to ostatnia minuta tematu dla reportera, także naprawdę proszę nie czekać. Chwycić w dłoń telefon i odezwać się do nas. Co tam ciekawego u was przez ten weekend się wydarzyło? A może jakie plany do przodu? Mm-hmm. I mamy telefon. Dzień dobry. Witamy i słuchamy. Halo. Dzień dobry. No, pan redaktor tak bardzo ładnie chwali, że 13 emeryci dostaną, a dzisiaj już chlebek jest droższy. Z 5,50 na 6,30. I oczy nam się teraz otwierają. No, dziękuję. Ale to pozdrawiam. Od dzisiaj to chyba po prostu jest to związane z podniesieniem ceny przez piekarnię, bo ten VAT na żywność wraca chyba od 1 kwietnia także, nie? Chyba od 1 chyba kwietnia. Chyba tak. Do końca marca, zgadza się. No, więc to chyba jest jednak decyzja danej firmy, danej piekarni czy danego sklepu, że cenę podniesiono na ten produkt, chociaż jeżeli wejdzie, czy przywrócą ten VAT, no to będzie oczywiście plus 5%, czy tam ile było? 5%. No, 65 529 5529, chociaż właściwie już wygaszamy dzisiejsze wydanie. To ten numer dla przypomnienia. To ten numer, zapiszcie sobie i jutro, skoro tylko 9:15 wybije, wybierzcie. Będę bardzo się cieszył, jak sobie jutro porozmawiamy. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.